i Puchar UEFA. O awansie decydowały rzuty karne. Słaba gra Bełchatowian, nieprzystosowanych do gruzińskich upałów, sprawiła, że gospodarze po bramkach Dmitrija Tatanaszwiliego i Suliko Dawidaszwiliego odrobili straty z pierwszego meczu. Jedenastki Bełchatowianie wykonywali jednak bezbłędnie. Gruzini dwukrotnie się pomylili. Rekordowo długo na gola trzeba było czekać w rywalizacji Groklinu z MKT Aras. Po bezbramkowym meczu w Imiszli w rewanżu w Grodzisku Wielkopolskim bramka rozstrzygająca losy awansu padła dopiero w 88 minucie. Goście grali już w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył Anatolij Dorosz. Awans Groklinowi zapewnił Amadeusz Kłodawski. Losowanie drugiej rundy wstępnej Pucharu UEFA jutro w Nionie. Wiadomości stacji Eurosport 2. Adam Probosz, witam Państwa. Węgierski Honvéd zremisował 0-0 z Hamburgiem w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Pucharu UEFA. Piłkarze siódmej drużyny Bundesligi w poprzednim sezonie od początku mieli przewagę, jednak grali nieskutecznie. W 31 minucie z 25 metrów groźnie strzelał Jarolim, jednak jego strzał obronił Todd. Na 6 minut przed końcem meczu Węgrzy mieli sporo szczęścia, kiedy po rzucie wolnym piłka trafiła w poprzeczkę, po tym jak głową strzelał De Jong. Dwie minuty później mogło być 1-0 dla gospodarzy. Iwancic dobrze uderzył z rzutu wolnego, jednak świetną interwencją popisał się Rost. Zaledwie minutę później w sytuacji sam na sam z bramkarzem Honvédu znalazł się Guerrero. Jednak zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Todd. Rewanż 30 sierpnia na stadionie HSV. W pierwszych meczach drugiej rundy kwalifikacyjnej dobrze zagrał. To rzeczywiście to spotkanie będzie bardzo trudne. Dnipro jest to drużyna z bardzo dużymi aspiracjami. I z pewnością drużynę trenera Westerlańczyka dzisiaj czeka bardzo trudne zadanie. No to na pewno. Ostatnio został ten zespół zatrzymany w lidze ukraińskiej. Dnipro po 6 zwycięstwach z rzędu zremisował mecz z Zakarpatią Uszhorod. Trenerem tej drużyny jest Piotr Kuszły, który mówi, że są dwa sposoby na to, żeby zatrzymać Dnipro. Po pierwsze, to jest schowanie się w obronie. Czy to doradzasz jako trener drużynie Oresta Lęczyka? Trener Orest Lęczyk z pewnością wie najlepiej, jak to spotkanie rozegrać. Jak to byś to zrobił? Natomiast z pewnością byłoby to błędne. Wiadomo, że drużyna Bełchatowa gra bardzo elastyczny futbol, nowoczesny. Jest to szybkie przejście z defensywy do ofensywy. Na piłkarze Groklinu Grodzisk Wielkopolski wygrali z Tobołem Kostanaj 2-0 i awansowali do pierwszej rundy Pucharu UEFA. Sprawa awansu rozstrzygnęła się w pierwszych 20 minutach. Dwukrotnie do siatki rywali trafiał wracający po kontuzji Adrian Sikora. W 5 minucie wykorzystał gapiostwo kazachskich obrońców, a w 19 dokładne podanie Macedończyka Filipa Iwanowskiego. W pierwszym meczu w Kazachstanie Polacy też zwyciężyli, tyle że 1-0. Piłkarze PGE GKS Bełchatów nie zagrają w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Na własnym stadionie przegrali mecz rewanżowy z ukraińskim Dnipro Dniepropetrowsk aż 2-4. Przez 12 minut wicemistrzowie Polski prowadzili 2-1, ale gdy w ciągu minuty stracili 2 gole, marzenia o historycznym awansie prysły jak mydla na bańka. Gole dla polskiej drużyny strzelili Maciej Stolarczyk z rzutu karnego i Dawid Nowak, ale Dnipro było zespołem lepszym, bardziej doświadczonym i awansowało zasłużenie. Gospodarze objęli prowadzenie w 19 minucie. Simon Rolfes odebrał piłkę zawodnikowi Leiri i podał w pole karne. Tam przejął ją Stefan Kisling i pokonał bramkarza gości. Drużyna z Portugalii ruszyła do odrabienia strat i już 10 minut później João Paulo otrzymał podanie od Paulo Cezara i strzelił w kierunku bramki. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Piłkarze Bayeru potrzebowali zaledwie 2 minut, by znów objąć prowadzenie. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Bratislava Greszko celnie główkował Simon Rolfes. W 79 minucie Greszko znów dośrodkowywał z rzutu wolnego, a wynik meczu ustalił Kisling. W zespole gości w wyjściowym składzie wyszedł Antoni Łukasiewicz. Blisko awansu do fazy grupowej jest Ajax Amsterdam. Zespół trenera Henka ten Katę pokonał w Zagrzebiu 1-0 miejscowe Dynamo. Gol padł w 62 minucie po fatalnym błędzie obrońcy gospodarzy Gordona Schildenfelda. Z prezentu skorzystał skrzydłowy reprezentacji Danii Denis Romedal, który trafił do siatki po dwójkowej akcji z klasem Janem Huntelarem. Dynamo mogło wyrównać, ale strzał z rzutu wolnego Bożko Balabana obronił Martin Stekelenburg. W innym spotkaniu Anderlecht Bruksela zremisował na własnym stadionie 1-1 z Rapidem Wiedeń. W zespole gospodarzy cały mecz zagrał obrońca reprezentacji Polski
Marcin Wasilewski. W 11 minucie Anderlecht objął prowadzenie. Po zagraniu Ahmeda Hassana bramkarza rywali Helge Payera pokonał strzelając na raty Turek Akin Serhat. Gospodarze mogli podwyższyć wynik, ale piłka minęła bramkę po strzale z dystansu Lukasa Billy. 8 minut przed końcem publiczność w Brukseli uciszył natomiast Steffen Hoffmann. Pomocnik Rapidu Wiedeń perfekcyjnie wykonał rzut wolny, pokonując strzegącego bramki Anderlechtu Czecha Daniela Żytkę. Bezbramkowym remisem zakończyła się potyczka niemieckiej Norymbergi z Rapidem Bukareszt. Spotkanie nie dostarczyło spodziewanych emocji, a groźne akcje obu drużyn można było policzyć na palcach jednej ręki. W 9 minucie groźnie uderzał z dystansu Carlos Cecinia. Gospodarze najlepszą okazję mieli w ostatniej minucie pierwszej połowy. Per Kluge nie znalazł jednak sposobu na pokonanie bramkarza Elindona Andrade. Druga połowa to już wyraźna przewaga Norymbergi, nieudokumentowana jednak żadną bramką. 7 minut przed końcem najbliższy celu był bohater Euro 2004, Grek Angelos Charisteas. Ani jednej bramki nie było również w konfrontacji szkockiego zespołu Aberdeen z Dnipropetrowsk. Już w drugiej minucie bramkarz drużyny gości Wiaczesław Kernożenko obronił strzał głową obrońcy Andrew Considine'a. Dnipro zaatakowało odważniej dopiero po przerwie. Mocne kopnięcie Konstantina Krawczenki obronił jednak stojący w szkockiej bramce Jamie Langfield. Blisko zdobycia upragnionej bramki gospodarze byli 3 minuty później. Uderzenie Chrisa Clarka, najlepszy w zespole gości Wiaczesław Kernożenko, sparował jednak na słupek. Pozostałe próby Szkotów także nie dały rezultatu. Szwedzki zespół Hammarby przed własną publicznością pokonał 2-1 portugalską Bragę. Bramki padały dopiero po przerwie. Bohaterem w zespole gospodarzy był strzelec obu goli Peter Andersson. Oba trafienia były bardzo efektowne. W 50. minucie napastnik Hammarby po raz pierwszy pokonał Daniego Majo. Szwedzcy kibice z prowadzenia cieszyli się zaledwie 9 minut. Do wyrównania doprowadził bowiem Roland Linz. Austriak poradził sobie z obrońcami i pewnym strzałem prawą nogą posłał piłkę do siatki obok Erlanda Hellströma. W 66. minucie znów powody do radości mieli jednak fani Hammarby. Peter Andersson zdobył swojego drugiego gola po przepięknym uderzeniu bezpośrednio z rzutu wolnego. Zespołowi z Portugalii w rewanżu do awansu wystarczy wygrana 1-0. Groklin Grodzic z Wielkopolski przegrał niestety na własnym boisku. W tym sezonie piłkarze zdobyli kopę punktów w 8 kolejkach Ligi Chorwackiej. O podtrzymaniu świetnej pasy jednak trudno było marzyć, jeśli w tak dogodnych sytuacjach nie potrafili pokonać bramkarza rywali. Chorwacki zespół nie tylko nie wykorzystywał dogodnych sytuacji, ale również bardzo słabo spisywał się w obronie. W 62. minucie błąd Gordona Schlittenfelda wykorzystali piłkarze Ajaxu, a gola strzelił Duńczyk Denis Romedal. Gospodarze próbowali jeszcze odrobić straty, ale bardzo dobrze w bramce Ajaxu spisywał się Martin Stekelenburg. Rewanż za 2 tygodnie w Amsterdamie. A więc pucharze drugiej niejako kategorii to oczywiście tylko taki występ pocieszenia. Fatalny poprzedni sezon drużyny wielokrotnego mistrza Niemiec. Po raz pierwszy od kilkunastu lat nie zagrali w Champions League. No i muszą szukać swojej szansy właśnie w pucharze UEFA. Rywalem drużyna Belenenses Lizbona. Faworytem oczywiście podopieczni Otmara Hitzfelda. W pierwszym spotkaniu jednak na Allianz Arena w Monachium Bayern Monachium wygrał skromnie 1-0. Tę złotą bramkę strzelił włoski snajper Luca Toni, pozyskany przed tym sezonem. Zresztą Bayern, jak wiadomo, zbroił się jak tylko mógł. To Frank Ribery, reprezentant Francji, pozyskany z Olympique Marsylia. Podstawowa postać w reprezentacji Francji, no i oczywiście w ekipie z Bawarii. Rozpoczynamy pojedynek Belenenses Bayern Monachium. Gospodarze Kosztinia z numerem 73, 33 to David, 13 Ronaldo, 16 Hugo Alcantara, 4 Rodrigo Alvim, 27 Candido Costa, 5 Ruben Amorim, 11 José Pedro, 10 Silas, 7 Weldon i 21 Roncato, trenerem pan Jesus Jorge. No i ekipa Bayern Monachium w bramce Renzing 22, dalej z 30 Lel, 3 Lucio, 6 De Micheli, 3 Luca Toni. Zdecydowanie stawia na swego rodaka
Gerd Müller niegdyś strzelił 40 goli w jednym sezonie w lidze niemieckiej. Powiedział, jeżeli taka sytuacja miałaby się powtórzyć, jeżeli jest ktoś, kto mógłby strzelić 40 bramek w sezonie, to tym człowiekiem jest tylko i wyłącznie Miro Klose. Luca Toni na pewno nie będzie tak skuteczny jak w lidze włoskiej. W Niemczech będzie miał problemy, a tutaj uwaga! 1-0 wbrew temu, co mówi Gerd Müller. Luca Toni strzela bramki dla Bawarczyków. Szczęśliwy Otmar Hitzfeld, szczęśliwy Karl-Heinz Rummenigge. Cieszą się kibice drużyny gości. Popatrzmy, nie było spalonego. Ładnie z zapleców wyskoczyli i Lucio, i Luca Toni dośrodkowywał z lewej strony boiska Franck Ribéry. 1-0 i wszystko wydaje się być jasne. To jest 59. minuta, więc kwadrans po przerwie. Luca Toni, autor gola z Allianz Arena, także i tutaj w spotkaniu wyjazdowym wpisuje się do protokołu. Jan Schlaudraff, miejsce Franka Ribériego, a myślę, że to nie jest utrata sił. Po prostu pewny swego Otmar Hitzfeld oszczędza już swoje gwiazdy na kolejne spotkanie ligowe. Franck Ribéry zrobił, co do niego należało. Popisał się asystą przy golu Toniego. Luca Toni do tyłu i po raz drugi piłka w siatce. 77. minuta. Hamid Altintop, jeden z dwójki braci reprezentantów Turcji. Altintop to jest trzecia siła, jeżeli chodzi o skuteczność w tym sezonie w Bundeslidze. Mówiłem, Miroslav Klose 8 goli, Luca Toni 6, a Altintop 3 razy trafił do siatki rywali Bayernu Monachium w lidze niemieckiej. Znów nie było spalonego, idealnie w tempo wyskoczył tam z prawej strony Luca Toni. Pokazał, że nie jest egoistą. Dograł tę piłkę do Altintopa, ten z dziecinną łatwością posłał ją do bramki Paolo Costini. 2-0, ostatnie 6 minut tego spotkania, jeszcze walczą o uratowanie twarzy piłkarze Belenenses. Roncato w pole karne, będzie groźnie. No miał teraz sporo szczęścia Michael Rensing przed szansą pokonania bramkarza Bayern Monachium. Stanął rezerwowy Paulo Oliveira, który pojawił się na boisku w drugiej połowie tego spotkania. To już końcowe fragmenty. Bayern prowadząc 2-0, cofnął się spokojnie, pilnował wyniku, choć słowo spokojnie może nie pasowało do wszystkich sytuacji. Zespół Belenenses w kilkunastu ostatnich minutach tego meczu stworzył sobie kilka sytuacji bramkowych, ale żadnej z nich jednak nie potrafił zamienić na bramkę. Nie było mega sensacji, jak o takim rozstrzygnięciu mówił wcześniej Karl-Heinz Rummenigge. Faworyci Bayern Monachium, faworyci chyba do końcowego zwycięstwa w tegorocznej edycji Pucharu UEFA, wygrali w Lizbonie z drużyną Belenenses 2-0, co wszemi wobec ogłasza polski arbiter Jacek Granat. Bramki dla drużyny z Bawarii strzelili Luca Toni i Altintop. Spotkania rewanżowe pierwszej rundy Pucharu UEFA. Tym razem przenosimy się na północ Niemiec, a konkretnie na stadion Nordbank Arena. To oczywiście obiekt, na którym na co dzień rozgrywają swoje mecze piłkarze Hamburgera SV. Popatrzmy, oto ekipa Huba Stevensa. Rywalem bułgarska drużyna Litex Łowecz. Gospodarza w składzie w bramce z numerem pierwszym Frank Ross, trójką Timo T. Atuba, z czwarką Bastian Reinhardt, 5 Joris Mathijsen, 8 Nigel de Jong, 9 Paulo Guerrero, 11 Iwicza Oli, 14 Dawid Jarolim, 15 Piotr Trochowski, 20 Gidemel i 23 Rafael van den Vaart. Niewątpliwie największa gwiazda tej drużyny. Litex Łowecz, goście pomarańczowe kostiumy, z 12 Todor Todorow, bramca, dalej 2 Robert Popow, 4 Alessandro Cicero, z 5 Michail Wenkow, 8 Wellington, 10 Alessandro Sandrinho, 11 Beto da Silva, 16 Stanislav Manolev, 17 Fabien Budaren, 22 Flamen Nikolov i 32 Ivelin Popow z numerem trzecim, popisujący się sztuczkami technicznymi Timote Atuba. Kontuzja uda wykluczyła z tego spotkania młodego obrońcy Jeroma Boatenga, który zazwyczaj gra na jego pozycji. No i to umożliwiło Atubie występ w tym spotkaniu. W pierwszym meczu HSV Hamburg wygrał na wyjeździe 1-0.
ten napastnik dziś jak na razie na ławce rezerwowych, a to jeden z groźniejszych wypadów drużyny Litek Słoweć i proszę zobaczyć, piłka kończy swą drogę dopiero w siatce. Robert Popow w taki oto nieoczekiwany sposób w 38 minucie daje prowadzenie zespołowi gości. W dwumeczu mamy w tej chwili 1-1, idealny remis. Także jeżeli chodzi o bramki strzelone na wyjeździe, 1-0 Hamburg wygrał z Liteksem. Teraz Litek sprowadzi, jaka będzie odpowiedź gospodarzy. Proszę zobaczyć, szybko i skutecznie Paulo Guerrero. Teraz widzimy, dlaczego Paragwajczyk wygrywa rywalizację z Mohamedem Zidanem w niezwykle trudnej sytuacji, w ekwilibrystyczny sposób. Paulo Guerrero, praktycznie nie widząc bramki, popisuje się bicikletą, uderzeniem z przewrotki. No i bezradny w bramce drużyny Liteksu Todor Todorow. 1-1, oczywiście każdy teraz strzelony gol premiuje drużynę Liteksu, ale proszę zobaczyć. 52 minuta. Paulo Guerrero, to jest jego wieczór. On jest bohaterem Nordbank Arena. To dla niego teraz wiwaty kibiców HSV Hamburg. No jak widzimy, tę akcję wypracował sobie od początku do końca sam. Pomógł mu troszeczkę Plamen Nicolo. Fatalny błąd środkowego obrońcy drużyny Liteksu Łowecz. Oddana za darmo piłka, no ale przede wszystkim szybkość, a później zimna krew. Paulo Guerrero trafia po raz drugi do siatki. Spokojny już Hop Stevens. Hamburg prowadzi 2-1, a w dwumeczu oczywiście w sumie 3-1. No a to jeszcze nie koniec ostrego strzelania. Rafael van den Wart, dyrygent orkiestry z Hamburga, w 72 minucie także zalicza swoje trafienie. W tym momencie HSV Hamburg prowadzi już 3-1. HSV w Bundeslidze na pozycji 6. Z 8 meczów podopieczni Huba Stevensa wygrali 4. Warto powiedzieć, że Rafael van den Wart jest jednym z najlepszych strzelców Bundesligi. Jest w tej chwili na drugiej pozycji, mając tyle samo bramek co Luka Toni z Bayern Monachium i tracąc 2 gole do najskuteczniejszego w tej rywalizacji Miroslava Klose. A tutaj mogło być jeszcze 4-1. W tej sytuacji bramka dla gospodarzy nie padła. Rezerwowy Maxim Choupo-Moting był w niezłej sytuacji. Uderzenie jednak tylko w boczną siatkę. No i uprzedźmy fakty, to spotkanie podopieczni Huba Stevensa wygrali 3-1. HSV pewnie wygrywa na Nordbank Arena i oczywiście to drużyna z Bundesligi zagra w kolejnej rundzie rozgrywek. Dwie bramki Paulo Guerrero i jeden gol Rafa i mamy 1-0 dla drużyny gości. Bramkę strzela Jonel Danciulescu. A więc Elfsborg wygrał w Bukareszcie, teraz Dynamo prowadzi w Szwecji. Oczywiście ten gol jeszcze nie daje awansu ekipie Dynama Bukareszt, bo w tym momencie liczą się bramki strzelone na wyjeździe, a na stadionie Dynama piłkarze... Z zimnej Szwecji przenosimy się do gorącej Turcji. Erciyespor kontra Atletico Madryt. To spotkanie to w zasadzie tylko formalność. Tak to przynajmniej wyglądało na papierze przed rozpoczęciem tego meczu. Pierwszy mecz w stolicy Hiszpanii. Atletico wygrało bowiem wysoko, pewnie 4-0. Wówczas łupem bramkowym podzielili się Mista Forlan oraz Luis Garcia. Ten ostatni trafił do siatki dwukrotnie w końcówce spotkania w 83 minucie i później jeszcze w doliczonym czasie gry. I teraz oczywiście także piłkarze w biało-czerwonych pasiastych strojach są zdecydowanym faworytem. No może nie tego spotkania, bo mają w zanadrzu 4 bramki przewagi, ale oczywiście faworytem, jeżeli chodzi o awans do kolejnej rundy rozgrywek. Christian Abiati w bramce Atletico Madryt, a dalej Antonio Lopez, Fabiano Heller, Mariano Pernia, Ze Castro. Uwaga, bramka na otwarcie, 6. minuta. Sergio Kun Agüero
trafia do siatki. Młodziutki reprezentant Argentyny, bohater zakończonych niedawno, transmitowanych na antenie Eurosportu, mistrzostw świata do lat 20, najlepszy strzelec i najlepszy piłkarz tamtej imprezy. Zawodnik, który poprowadził Argentyńczyków do kolejnego tytułu mistrzów świata. Tutaj popisał się ładnym dryblingiem. Objechał Yusufa Soysala, bramkarza drużyny RCS-Sport i Atletico. Prowadziło 1-0. A tutaj był w opałach Cristiana Biati. Szybciutko skończy jeszcze skład drużyny z Madrytu. Kleber Santana z numerem 6, Luis Garcia 9, Raul Garcia z 8, Maxi Rodriguez 11, Sergio Aguero, jegoż widzieliśmy w akcji, z 10 i José Manuel Jurado z numerem 15. Drużyna gospodarzy w ramce Yusuf Soysal z numerem 64, 38 to Akyun, 4 Kajatuna, 7 Omer Kozen, 58 Aydin Yildirim, 66 Ilhan Özbey, 20 Kazim Seker, 11 Jedek, 3 Jogurbu, 99 Koskun i numer 7 Öztekin. Cały czas fragmenty pierwszej połowy spotkania. Sergio Aguero tym razem na prawym skrzydle kapitalnie poradził sobie z dwójką piłkarzy zespołu gospodarzy. No a całość kończy Ze Castro. Popisowa akcja Atletico. No, zanosi się na taki mocniejszy sparring ekipy gości. Atletico Madryt, Primera División na pozycji piątej z 6 spotkań. 3 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażka drużyny ze stolicy Hiszpanii. W ostatniej kolejce ligowej pokonali u siebie Osasunę 2-0 po bramkach Raula Garcia i właśnie Sergio Aguero. Sporo zmian w tej drużynie przed nowym sezonem. Przede wszystkim przyszedł Diego Forlan, Shimao Sabroza, José Reyes, Thiago Motta, Kleber Santana, więc widzimy, że nazwiska doskonale znane na europejskim rynku. Odeszło paru ludzi, między innymi Luciano Gajetti, no i przede wszystkim Fernando Torres, który przeszedł do Liverpoolu, także Francisco Molinero, Rufino, José Márquez. Duży upływ krwi, ale też napływ świeżej krwi. No a tutaj ja do ciebie, ty do mnie. Kolejna zabawa z piłką piłkarzy Atletico Madryt. To jest 44 minuta, więc przedostatnia minuta pierwszej połowy. Drugi gol Sergio Aguero, a w sumie już trzecie trafienie Argentyńczyka w 2 meczu z drużyną RCS-Sport. Warto powiedzieć 2 słowa o Turkach. To jest zespół, który, uwaga, gra w drugiej lidze tureckiej. Nie udało się utrzymać ekstraklasy Superligi Tureckiej w poprzednim sezonie. Po dość dramatycznej końcówce RCS-Sport spadł do drugiej ligi, ale drużyna RCS-Sportu dotarła do finału Pucharu Turcji. Tam dopiero przegrali 0-1 i to w doliczonym czasie gry z Besiktaszem Stambuł. A jako że Besiktasz gra oczywiście w Lidze Mistrzów, jest mistrzem Turcji, otworzyło to drogę drugoligowcowi obecnie tureckiemu RCS-Sport do Pucharu UEFA. Po 45 minutach było jednak aż 3-0 dla gości z Madrytu, dodając jeszcze 4 bramki strzelone przed własną publicznością. Dawało nam to 7 goli strzelonych, 0 straconych ekipy ze stolicy Hiszpanii. No i oczywiście w drugiej połowie gospodarze mogli tylko pograć o jedno trafienie, o honorowego gola na otarcie łez dla swoich kibiców. Tymczasem faulowany w polu karnym Luis Garcia, a piłkę na 11 metrze ustawił Maxi Rodriguez, jeden z bohaterów ostatnich mistrzostw świata, autor spektakularnej bramki dla Argentyny, kto wie, czy nie najpiękniejszej bramki mistrzostw świata rozgrywanych na niemieckich stadionach. Maxi Rodriguez tym razem trafia pewnie 7 minut po przerwie z 11 metrów po wcześniejszym rzucie karnym. Za faul na Luisie Garcia. 4 na wyjeździe, 4 u siebie. Czy to koniec kanonady w wykonaniu ekipy Atletico? Ano nie. 79 minuta i znów jak po sznurku. Ładne rozegranie piłki w trójkącie. Całość kończy Urugwajczyk, była gwiazda Villarrealu, a obecnie piłka strzelający gole właśnie dla Atletico, a więc Diego Forlan. Były król strzelców
jeszcze w barwach Villarreal Ligi Hiszpańskiej. Lekko, łatwo i przyjemnie grało się piłkarzom Atletico z tureckiej Antalii. Drużyna RCSpor ma małe szanse na to, aby powrócić do grona najlepszych po 6 kolejkach. Dopiero 6 pozycja w drugiej lidze tureckiej. 2 porażki zespołu, który był gospodarzem oglądanego przez nas spotkania. No ale teraz będą mogli się skupić tylko i wyłącznie na meczach ligowych, a więc być może łatwiej będzie powalczyć o powrót do Superligi. RCSpor Atletico Madryt 0-5. Ponownie jesteśmy, proszę Państwa, w Turcji, tym razem na gorącym obiekcie Galatasaray Stambuł. Gospodarze podejmują FC Sion w rewanżowym meczu pierwszej rundy Pucharu UEFA. Oto drużyna gospodarzy prowadzona przez Karl-Heinza Feldkampa, ponad 70-letniego doświadczonego szkoleniowca z Niemiec. W bramce Orkund numerem 54, a dalej 76 Servet, 8 Baris Özbek, 4 Rigobert Song, 74 Volkan, 10 Lincoln, 6 Tobias Linderoth, 66 Arda, 33 Ugur Ucar, 99 Umit Karan i z 9 nieśmiertelny piłkarsko Hakan Şükür w ekipie gospodarzy. Natomiast drużyna FC Sion, Germano Vailapi z numerem 18 w bramce, a dalej Jamal Alioui z numerem 8, Arno Buller z numerem 31, Carlos Kali z numerem 2, Obinan Vaneri z trójką, Martinho Palto z numerem 12, Wilmosz Winczak z numerem 17, Gilberto Beto z numerem 10, Alvaro Dominguez 123, Goran Obradowicz 22 i Saidi Salalu Adesina z numerem 27. FC Sion broni jednobramkowej przewagi, jaką wypracował sobie w pierwszym spotkaniu 2 tygodnie wcześniej przed własną publicznością. Wówczas Sion pokonał popularną Galatę 3-2 po bramkach Domingueza, Vanczaka i Songa. To oczywiście był gol samobójczy. Sion prowadził tam już 3-0 po 30 minutach, ale później bramki Lincolna i Tobiasa Linderota sprawiły, że faworytem jednak spotkania rewanżowego są piłkarze Galatasaray Stambuł i oto rozpoczynają ostre strzelanie gospodarze. Umit Karan, 23 minuta i w tym momencie to już Galata jest jedną nogą w fazie grupowej Pucharu UEFA. Ze spokojem 31-letni napastnik reprezentacji Turcji obok wychodzącego z bramki Germano Vailatiego posyła tę piłkę do siatki. Galata prowadzi 1-0. Jak zwykle w Galatasaray spore trzęsienie ziemi po sezonie ligowym poprzednim, kiedy znów nie udało się zdetronizować Besiktaszu Stambuł. A tutaj Umit Karan po raz drugi. 30 minuta. Po raz drugi trafia do siatki Hakan Şükür. Nie przejął tej piłki, ale od czego jest Umit Karan? Dobra współpraca napastników Galatasaray. Wracając do tego trzęsienia ziemi, no przyszli przede wszystkim Szabani Nonda, który w tym spotkaniu nie może grać z Romy. Jest Lincoln, jedna z gwiazd, Schalke 04 Gelsenkirchen. Jest Tobias Linderoth, reprezentant Szwecji, a więc nie byle jakie nazwiska trafiły do drużyny Galatasaray Stambuł. Odeszli chociażby kolumbijski bramkarz Farid Mondragon do FC Köln, Sasha Ilić do Salzburga, Cihan Haspulati do Buraspor, no i Japończyk Junichi Inamoto do Eintrachtu Frankfurt. Jak widzimy, ekipa FC Sion także miała swoje sytuacje. Tym razem Jamal Alioui ładnie pociągnął prawą nogą, nie zdołał jednak piłki skierować do bramki Alvaro Dominguez, a w odpowiedzi piłkarze Galatasaray trafiają po raz trzeci, no i chyba rozwiewają wszelkie wątpliwości, jeżeli ktokolwiek takie jeszcze miał. Tym razem to była gwiazda Schalke 04, Brazylijczyk Lincoln. Mocne uderzenie prawą nogą, piłka jeszcze rykoszetem odbiła się od jednego z graczy FC Sion, no i zupełnie zaskoczyła Germano Vailatiego. Schalke 04, Gelsenkirchen.
bez porażki w Bundeslidze. Podobnie jak Bayern Monachium radzi sobie bez Lincolna, no ale jak widzimy Brazylijczyk świetnie wkomponował się do swojego nowego zespołu. To wciąż fragmenty pierwszej części tego spotkania. Nie ma mowy o rzucie karnym, choć spojrzał tam atakujący piłkarz FC Sion w kierunku arbitra. Rigobert Song od wielu lat podpora defensywy reprezentacji Kamerunu i widzimy czyściutkie wejście stopera drużyny Galatasaray Stambuł. Tym, który upadł w polu karnym, był Goran Obradowicz. To już fragmenty drugiej połowy tego spotkania. Umit Karan z prawej strony do środka. No i co? I jest spalony, czy go nie ma? Piłka znów zatrzepotała w siatce. Ale ten gol nie zostaje uznany. Widzimy, że Hakan Şükür, potem z opaską kapitana, no wysunięty przynajmniej o 2 metry przed obrońcę. No, cyrkowa sztuczka Aludy Adesina. Wyglądało to może i efektownie, no ale liczy się w piłce to, co wpada do siatki. Poza tym Rigobert Song był dobrze asekurowany przez Barisa Uzbeka. No, zaczynają grać ze swobodą, z rozmachem, pewni swego piłkarze Galatasaray Stambuł i popatrzmy, efektem tego są takie bramki jak ta Arda Turan. 71 minuta i gospodarze prowadzą już 4-0. Zanosi się na pogrom drużyny FC Sion. Galatasaray, kibice Galaty, piłkarze, działacze przystąpili do tego meczu w doskonałych nastrojach, jako że w spotkaniu ligowym Galata pokonała odwiecznego rywala w miniony weekend, drużynę Besiktaszu, aktualnego mistrza Turcji, 2-1. No i teraz gospodarze kontynuują dobrą passę. 90. minuta spotkania. FC Sion odgryza się jak może. Obina Nwaneri. Reprezentant Nigerii potężnym uderzeniem prawą nogą nie daje żadnych szans na skuteczną obronę Orkunowi. Popatrzmy, to była 91. minuta, a to jest minuta 92. Rozsierdzeni piłkarze Galaty, aby kibice tak troszeczkę z niesmakiem nie szli do domu, aplikują Szwajcarom jeszcze jedną bramkę. Dośrodkowanie z prawej strony i zupełnie niepilnowany Ismael Bouzid, który pojawił się na boisku w drugiej połowie tego spotkania, trafia do siatki, ustalając wynik tego spotkania na 5-1 dla Galatasaray Stambuł. Widzieliśmy zadowolonego trenera drużyny tureckiej Karl-Heinz Feldkamp, jeden z najstarszych chyba trenerów w tegorocznej edycji Pucharu UEFA, bo Karl-Heinz Feldkamp liczył już sobie 73 lata. Zastąpił Erika Gereca, no i jak na razie Galata w wielkim gazie. Drużyna z Turcji rozbija w puch i pył ekipę FC Sion. 5-1 dla gospodarzy, dwie bramki Umita Karana na dzień dobry. Później Brazylijczyk Lincoln, Arda Turan, Jasmel Bouzid, a na otarcie łez trafił Nigeryjczyk Obina Nwaneri. Spotkania rewanżowe pierwszej rundy Pucharu UEFA. Tym razem pojedynek Helsingborg-Herenveen. Nas niezwykle interesujący, oczywiście z tej przyczyny, że w barwach Herenveen od jakiegoś czasu pogrywa, bo gra to za dużo powiedziane, Radosław Matusiak. Herenveen pierwsze spotkanie wygrało z Helsingborgiem u siebie 5-3, takim hokejowym wynikiem, ale popatrzmy, Henrik Larsson po raz kolejny wybrał się na sportową emeryturę. Dogrywa wielokrotny reprezentant Szwecji, jeden z najlepszych snajperów w europejskiej piłce. Swoje piłkarskie dni właśnie w drużynie, gdzie kiedyś rozpoczynał karierę, ale wciąż jest skuteczny. To on otwiera wynik tego spotkania. To była 20 minuta. Henrik Larsson 2-0. Gospodarze na tym nie poprzestali, bo przecież musieli tutaj strzelić
dwa gole, wygrać 2-0, aby awansować do kolejnej rundy. Tym razem jeszcze Omotojoski opukał poprzeczkę Briana van der Busche, bo to jest bramkarz drużyny Herenveen, ale nadeszła 37 minuta. Kolejna ładna, składna akcja ekipy gospodarzy, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj troszeczkę zamieszania i proszę zobaczyć, co za petarda Andreas Dahl. Z ponad 25, może z 30 metrów huknął jak z petardy. No stał tam, czekał na taki właśnie prezent od piłkarzy Herenveen i Helsingborg prowadzi już 2-0 i to właśnie Szwedzi w tym momencie są w kolejnej rundzie Pucharu UEFA, a na tym się nie kończy. Razak Omotojoki wcześniej w poprzeczkę stopą, tym razem głową tuż pod poprzeczkę. Bezradny Brian van den Busche, 3-0 już dla gospodarzy. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Do przerwy nie zobaczyliśmy Radosława Matusiaka. Pojawił się na boisku w 66 minucie, ale zanim Radosław Matusiak powąchał trawę w tym meczu, René Makondele podwyższył na 4-0 dla Helsingborga. No, zespół ze Szwecji urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki w tym spotkaniu. Po raz czwarty van der Busche musi wyciągać piłkę z siatki. To już jest sytuacja, kiedy na boisku mamy Radosława Matusiaka, reprezentant Polski w 66 minucie, 69, przepraszam, zastąpił Sulejmaniego. Niewiele jednak zdziałał, podobnie jak i cały zespół Herenveen, na 5-0 Razak Omotojoki. No i wreszcie coś dla kibiców Herenveen. Holendrzy także doczekali się swojego gola. 89 minuta, Bo Storm strzela takie honorowe trafienie, nawet trudno powiedzieć, czy honorowe, bo to nie była honorowa porażka. Herenveen po wygraniu u siebie 5-3 w rewanżu poległ w meczu z Helsingborgiem aż 1-5. Był festiwal strzelecki w pierwszym spotkaniu, było także sporo bramek w meczu numer 2. Ostatecznie w dwóch meczu, sumując wszystkie gole w tych dwóch spotkaniach, Helsingborg wygrywa, uwaga, 8-6. I to Helsingborg ze swoją super gwiazdą, mega gwiazdą Henrikiem Larssonem zagra w kolejnej rundzie. Na koniec jeszcze mecz, formalność, pojedynek Spartaka Moskwa z drużyną Beka Haken. W pierwszym meczu na Łużnikach Spartak wygrał 5-0, dwie bramki Pawliuczenki, dwie bramki Wellingtona i jedna bramka Jegora Titowa. Tam strzelali ostro piłkarze w czerwono-białych strojach. Tutaj także rozpoczynają z wysokiego C. Jegor Titow na 1-0 dla zdecydowanych faworytów tego spotkania. Drużyna Beka Haken, żółte koszulki, czarne spodenki, wyrównujący gol. Z numerem 7 w ekipie gospodarzy Jesper Ljung ładnie złożył się z około 18 metrów. Takiego półwoleja z kozłującej piłki czysto uderzył prostym podbiciem, nie miał żadnych szans na skuteczną obronę Stipe Pletikosa w bramce Spartaka Moskwa. No nie mamy dobrych informacji, jeżeli chodzi o Kowalewskiego. Polski bramkarz już w tej chwili nie jest nawet bramkarzem numer 2 w ekipie ze stolicy Rosji. Stipe Pletikosa oczywiście numer 1 na ławce, Dmitrij Chomicz, a Kowalewski ten mecz oglądał z trybun, jeżeli oczywiście do Szwecji wybrał się reprezentant Polski. Kolejna ładna akcja Spartaka i Moskwianie prowadzą 2-1. Bramkę strzelił Maksim Kalniczenko. Wszystko rozpoczęło się od ładnej akcji lewą stroną Wellingtona, który dopiero w drugiej połowie pojawił się na murawie, a to bramka dla Haken oczywiście nie została uznana. Końcowy wynik tego spotkania
3-1 dla Spartaka. No zdębiałem, bo inny wynik miałem w kajeciku, a piłka po raz drugi zatrzepotała w bramce ekipy Petikosy, ale nie, Spartak na wyjeździe wygrał 3-1 z drużyną Haken. Zasłużone zwycięstwa, oto komplet. Bayern Monachium pokonał na wyjeździe czwartą Zvezdę Belgrad 3-2 w spotkaniu grupy F Pucharu UEFA. Spotkanie zaczęło się po myśli gospodarzy, których dopingowało 50 tysięcy kibiców zgromadzonych na słynnej belgradzkiej Marakanie. W 16 minucie prowadzenie czwartej Zvezdzie dał Ognjen Koroman, ale już 4 minuty później do remisu doprowadził Miroslav Klose. Do przerwy wynik nie zmienił się, a pozostałe bramki padły w ostatnim kwadransie. W 74 minucie na 2-1 dla gospodarzy podwyższył Nenad Miliasz, ale znów błysnął Klose, który w 85 minucie głową po raz kolejny doprowadził do remisu, a w doliczonym czasie Toni Kroos, najlepszy zawodnik Mistrzostw Świata do lat 17, zapewnił 3 punkty gościom. Bayern, który jeszcze w lidze nie przegrał, od zwycięstwa zaczął fazę grupową Pucharu UEFA. W drugim meczu tej grupy Bolton zremisował u siebie z Bragą 1-1. W tej grupie występuje jeszcze Aris Saloniki. W meczu grupy A Zenit Sankt Petersburg zremisował u siebie z AZ Alkmaar 1-1. Spotkanie zaczęło się po myśli holenderskiego klubu, który objął prowadzenie już w 20 minucie po strzale Brazylijczyka Ariego. W 39 minucie ten sam piłkarz dostał jednak czerwoną kartkę, utrudniając kolegom utrzymanie korzystnego wyniku. Już 3 minuty później gospodarze przeprowadzili groźny atak, w efekcie którego Kiwi Alins faulował w polu karnym Andrieja Arszawina, a jedenastkę wykorzystał Anatolij Timoszczuk. W drugim meczu tej grupy Everton pewnie pokonali podopiecznych Magnusa Haglunda, grających w czarno-żółtych strojach, którzy objęli prowadzenie w 15 minucie po strzale Daniela Mobeka. Do przerwy wynik nie zmienił się, ale już 4 minuty po zmianie stron do remisu doprowadził Harilaos Pappas, który popisał się celnym strzałem z dystansu. W dalszej części dwóch znakomitych okazji nie wykorzystali gospodarze. Najpierw w 59 minucie zdobywca pierwszej bramki, Mobek, trafił w słupek, a później Daniel Alexanderson strzelił w poprzeczkę. W weekend w Szwecji kończy się liga, ale Elfsborg nie ma szansy nie tylko na obronę tytułu, ale nawet na start w pucharach w przyszłym sezonie. W drugim meczu tej grupy Villarreal zremisowało u siebie z Fiorentiną. Hiszpański klub objął prowadzenie już w 16 minucie po pięknym strzale z półwoleja jednego z bohaterów wieczoru, Sergio Aguero. Gospodarze wyrównali jeszcze przed przerwą. W 27 minucie dośrodkowanie Serba Branislava Iwanowicza zamienił na bramkę Dinijar Biljalet-Dinov. W 47 minucie goście ponownie objęli prowadzenie. Po strzale z około 11 metrów Urugwajczyka Diego Forlana. Lokomotiv doprowadził do remisu w 61 minucie za sprawą drugiego bohatera wieczoru, Petera Odemwingie. Nigeryjczyk rodem z Uzbekistanu wykorzystał długie podanie Dmitrija Syczowa. Zaledwie 3 minuty później Odemwingie ponownie pokonał Christiana Abiatiego. Tym razem celnie główkował po tym, jak bramkarz gości obronił jego pierwszy strzał. Na 5 minut przed końcem punkt gościom uratował Argentyńczyk Aguero, wykorzystując podanie od wprowadzonego 10 minut wcześniej Manisza. W drugim meczu pana... W spotkaniu grupy G Pucharu UEFA londyński Tottenham pokonał na wyjeździe HPL Tel Aviv 2-0. Rozstrzygnięcie zapadło dosyć wcześnie. W 26 minucie goście objęli prowadzenie po golu Robbie Keane'a. Reprezentant Irlandii wykorzystał dokładne zagranie Steada Malbranka. Ten sam zawodnik zainicjował akcję 5 minut później, a podanie Vincenta Enyema na bramkę zamienił Dimitar Berbatov. Tottenham odniósł pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej. Londyński zespół po raz pierwszy na arenie międzynarodowej poprowadził nowy szkoleniowiec Juan de Ramos, który wcześniej wraz z Sevillą wywalczył dwukrotnie Puchar UEFA. W grupie C Mlada Boleslaw uległa na swoim boisku Villarrealowi 1-2. Prowadzenie dla gości uzyskał Nihat, który pod koniec pierwszej połowy uwolnił się od obrońców Mladej, a następnie otrzymał dobre podanie od Matiasa Fernandeza. W 55 minucie było już 2-0 dla Villarrealu. Tym razem gola strzelił Santi Cazorla, którego strzału z pola karnego nie był w stanie zatrzymać bramkarz gospodarzy Miroslav Miller. Mlada Boleslaw, dla której był to pierwszy mecz w fazie grupowej, strzeliła gola w samej końcówce meczu.
Dobre podanie od Jakuba Rzeźniczka wykorzystał Aleksander Mendy. Villarreal. W grupie H, grający w niebieskich strojach szwedzki Helsingborg, wygrał na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 3-2. Goście wyszli na prowadzenie po pół godzinie gry. Gola strzelił Henrik Larsson. 36-letni napastnik wykorzystał dośrodkowanie Andreasa Dala i było 1-0. Na 2-0 podwyższył kilka minut później Razik Omotojosi, ale w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie gospodarze zmniejszyli straty. Szabani Nonda skutecznie strzelił po podaniu wprowadzonego na boisko chwilę wcześniej Arda Turana. W drugiej połowie piłkarze Helsingborga głównie się bronili, ale to oni zdobyli bramkę. W 75. minucie ładnym strzałem z dystansu popisał się Christopher Andersson. Nonda wprawdzie znowu zmniejszył przewagę gości do 1 gola, ale uczynił to w samej końcówce meczu i ze zwycięstwa cieszyli się szwedzcy piłkarze. Helsingborg ma teraz na koncie spotkaniu grupy B. Aberdeen zremisował u siebie z Lokomotywem Moskwa 1-1. Gospodarze rozpoczęli z dużym animuszem, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Henry Miller. Piłkarze Aberdeen zrehabilitowali się w 27 minucie. Dośrodkował Barry Nicholson, zaś gola głową strzelił Alexander Diamond. Rosjanie ruszyli do odrabiania strat. Dmitrij Syczew strzelił najpierw w słupek, ale w doliczonym czasie pierwszej połowy niemrawą postawę obrońców Aberdeen wykorzystał Branislav Iwanowicz. Druga połowa nie przyniosła już takich emocji i mecz zakończył się remisem. Drugie zwycięstwo w fazie grupowej zanotowali piłkarze Panathinaikosu, którzy tym razem wygrali z Kopenhagą na wyjeździe 1-0. Lokomotiv na razie... Bayern Monachium zremisował 1-1 w wyjazdowym meczu grupy F Pucharu UEFA z Bragą. Bawarczycy mieli w tym spotkaniu sporo okazji do zdobycia bramek, ale brakowało nieco skuteczności. Tak było w 32 minucie, kiedy to po świetnym podaniu od Ribery Toni strzelał głową, ale obronił w tej sytuacji Paulo Santo. W odpowiedzi starali się strzelać gospodarze. Tym razem na posterunku był Oliver Kahn. Bayern objął prowadzenie na początku drugiej połowy. Miroslav Klose wykończył akcję Toniego. Braga wyrównała jednak w 66 minucie po strzale Rolanda Linca. Rozochoceni takim obrotem wydarzeń gospodarze zaczęli grać nieco śmielej. W końcówce jednak nie doszło do zmiany rezultatu, choć były ku temu okazje. W grupie A Zenit Sankt Petersburg zremisował. W spotkaniu grupy B FC Kopenhaga w błękitnych strojach pokonała na wyjeździe Lokomotiv Moskwa 1-0. Gospodarze wcale nie musieli tego meczu przegrać. Dogodną sytuację do strzelenia gola miał na początku spotkania Maminow, ale chybił. Goście jedynego gola zdobyli zaś z rzutu karnego, którego sędzia podyktował za faul Asatianiego na Albaku. Jedenastkę wykorzystał Morten Nordstrand. Gospodarze najwyraźniej nie potrafili opanować zdenerwowania niekorzystnym obrotem wydarzeń. W końcówce meczu czerwoną kartkę obejrzał Spahić. Kopenhaga zdobyła Bolesław w białych strojach, pokonała w wyjazdowym spotkaniu grupy C Elfsborg 3-1. Gospodarze rozpoczęli mecz obiecująco. Matthias Svensson wykorzystał podanie od Izjakiego i strzelił gola. Elfsborg w pierwszych dwóch meczach grupowych zdobył tylko punkt i desperacko walczył o wygraną, która przedłużałaby szansę tego klubu na awans do dalszej fazy rozgrywek. Niestety w drugiej połowie gole strzelali już tylko goście. Wyrównał Iwo Taborski, na 2-1 podwyższył Aleksander Mendy. Wynik spotkania ustalił zaś w doliczonym czasie gry Petr Worisek, który popisał się znakomitym strzałem z rzutu wolnego. W drugim meczu tej grupy AEK Ateny Helsingborg w czerwonych koszulkach pokonał 3-0 Austrię Wiedeń w meczu grupy H rozgrywek Pucharu UEFA. Do przerwy był bezbramkowy remis. Druga część meczu należała do gospodarzy. Niespełna 2 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Henrik Larsson podał piłkę Skulasonowi, a ten skierował ją do siatki. Następne 2 gole były dziełem Razaka
Omotoyoshi. Najpierw pokonał bramkarza rywali strzałem prawą nogą. 4 minuty później strzelił głową. Za każdym razem akcja była przeprowadzana prawą stroną boiska. Za pierwszym razem dośrodkowywał Makondele, zaś za drugim asystował Dalle. Villarreal odniósł pewne zwycięstwo 2-0 nad szwedzkim Elfsborgiem w spotkaniu grupy C Pucharu UEFA. Mecz od samego początku przebiegał pod dyktando graczy Villarreal. Już w drugiej minucie gospodarze objęli prowadzenie po strzale Jona Dala Tomassona. Wynik do przerwy nie uległ zmianie, głównie dzięki świetnej postawie bramkarza gości Wilanda, który w kilku sytuacjach popisał się świetnymi interwencjami. Druga część gry miała podobny przebieg do pierwszej. Również wymarzony początek dla gospodarzy, którzy ponownie za sprawą Tomassona w 51 minucie zdobyli drugą bramkę. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie, chociaż gracze Villarreal mogli spokojnie strzelić jeszcze przynajmniej 2 gole. W drugim spotkaniu tej grupy AEK Ateny wygrał na wyjeździe z Mladą Bolesław i jest również blisko wywalczenia awansu. Walka o dwa premiowane miejsca rozstrzygnie się pomiędzy AEK-iem, nie grającą w tej kolejce Fiorentiną oraz Mladą Bolesław. Po niezwykle dramatycznym meczu FC Nürnberg wygrało w środę z AZ Alkmaar 2-1 i zachowało szansę na awans do kolejnej fazy Pucharu UEFA. Podopieczni Hansa Meyera byli bliscy odpadnięcia, ale skuteczność Marka Mintala pozwoliła im zanotować pierwsze zwycięstwo i dogonić Holendrów w tabeli grupy A. Goście objęli prowadzenie w 29 minucie, gdy po podaniu Moussy Dembele Jaromira Blaszka strzałem z 14 metrów pokonał Demi de Zef. Gdy spotkanie miało się ku końcowi, Norymberga strzeliła 2 gole. W 83 minucie Iwan Saenko wymienił podania z Markiem Mintalem, a ten trafił do bramki rywali i było 1-1. Dwie minuty później reprezentant Słowacji otrzymał piłkę od Dominika Reinharda i ponownie pokonał Boya Watermana. W grupie U wygrał w Zagrzebiu z Dynamem 2-0 i zapewnił sobie awans do 1/16 finału. Gdy wydawało się już, że dojdzie do podziału punktów, goście zdobyli 2 gole. W 87 minucie Rafael van der Vaart dośrodkował z rzutu wolnego, a Nigel de Jong z bliska wpakował piłkę do siatki. 6 minut później sędzia podyktował rzut karny za faul na Guy Demelu, który na bramkę zamienił Piotr Trochowski, ustalając wynik spotkania. Anderlecht Bruksela zremisował na własnym stadionie z Tottenhamem 1-1 w meczu przedostatniej kolejki grupy G Pucharu UEFA. Angielski klub dzięki temu wynikowi awansował do 1/16 finału. Gospodarze objęli prowadzenie w 68 minucie. Bramkę dla Anderlechtu zdobył Bart Horr. Goście wyrównali zaledwie 3 minuty później. Van Damm sfaulował w polu karnym Germana Genasa i sędzia podyktował 11 dla Tottenhamu. Do piłki podszedł Dimitar Berbatov i pokonał bramkarza gospodarzy. W końcówce goście mogli nawet wygrać, ale znakomitej okazji do zdobycia bramki nie wykorzystał Germain Defoe. Marcin Wasilewski grał cały mecz i dostał żółtą kartkę. W drugim meczu tej grupy Aalborg przegrał awansu, Helsingborg przegrał z grupie E, Bayer Leverkusen wygrał na własnym boisku ze Spartą Praga 1-0 i kosztem rywala awansował do 1/16 finału. Gospodarze mogli objąć prowadzenie już na początku meczu, ale okazji nie wykorzystał Paul Fryer. Po godzinie gry czerwoną kartką został ukarany Karsten Ramelow i miejscowi musieli do końca meczu grać w osłabieniu. Mimo to piłkarze Bayeru dalej atakowali, a po kilku minutach kolejną szansę na zdobycie bramki miał Teofanis Gekas. Bramka padła dopiero w 71 minucie. Rzut rożnek zekwował Tranquillo, Barneta, a gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił Manuel Friedrich. W drugim meczu Spartak... ...dwójnicy reprezentacji Turcji, Hakan Şükür i Ümit Karan. Co ciekawe, w Stambule przed i w trakcie spotkania padał śnieg, co na pewno nie ułatwiało zadania piłkarzom drużyny gospodarzy.
Żadnej bramki nie obejrzeli także kibice zgromadzeni na Ibrox Park w Glasgow. W pierwszym meczu 1/16 finału piłkarze Rangers w obecności 45 tysięcy widzów nie zdołali ograć Panathinaikosu Ateny. Doskonały mecz w zespole gości rozegrał bramkarz Mario Galinowicz. Arkadiusz Malarz tym razem całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. W 71 minucie bardzo groźnie strzelał na bramkę pomocnik Rangersów i reprezentacji Szkocji Barry Ferguson. Mario Galinowicz popisał się jednak znakomitym refleksem. Chwilę później bramkarz gości uniemożliwił także skuteczną dobitkę na czonowo. Bliski awansu do 1/8 finału jest Everton, który wygrał na wyjeździe 2-0 z norweskim Brann Bergen. Tylko początek należał do gospodarzy, ale okazji nie wykorzystał Azar Karadas. Potem zdecydowaną przewagę osiągnęli podopieczni Davida Moyesa. Na pierwszą bramkę kibice czwartej drużyny Premiership musieli jednak czekać aż do 59 minuty. Gola zdobył Leon Osman, pomocnik Evertonu pokonał Hakona Obdala strzałem głową po dośrodkowaniu Andrew Johnsona. Rozstrzygnięcie padło 2 minuty przed końcem spotkania. Tym razem bramkę dla czwartej drużyny w tabeli Premiership zdobył 19-letni Victor Anichebe. W zespole gospodarzy zadebiutował Australijczyk Michael Dwight. Były gracz Wisły Kraków wszedł na boisko w doliczonym czasie gry. Anderlecht Bruksela po niezwykle dramatycznym spotkaniu pokonał 2-1 zespół Bordeaux. Gole padały w ostatnich 20 minutach spotkania. Najpierw w polu karnym gospodarzy Roland Juchasz faulował argentyńskiego napastnika Fernando Cavanaghiego. Pewnym uderzeniem z odległości 11 metrów bramkarza Daniela Żitkę pokonał Jussi. Anderlecht, w barwach którego całe spotkanie rozegrał Marcin Wasilewski, ruszył do odrabiania strat i już po 10 minutach wyrównał Jan Polak. Czeski pomocnik trafił do bramki Ulricha Ramé precyzyjnym kopnięciem tuż spoza pola karnego. W 5 minucie doliczonego już czasu gry na boisku pojawił się Mbompenza. Zaledwie kilkanaście sekund później napastnik reprezentacji Belgii strzelił zwycięską dla Anderlechtu bramkę. Pewne zwycięstwo odniósł zespół PSV Eindhoven. Zdecydowany lider ligi holenderskiej przed własną publicznością wygrał 2-0 ze szwedzkim Helsingborgiem. Już w 7 minucie bramkarz gości Daniel Andersson faulował w polu karnym Danko Lazowicza. Pewnym egzekutorem podyktowanej przez arbitra jedenastki był kapitan reprezentacji Belgii Timmy Simons. Jeszcze przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. W 33 minucie po podaniu Ibrahima Fellaja bramkarza Helsingborga pokonał współautor pierwszego trafienia Danko Lazowicz. Napastnik PSV skutecznie uderzył z odległości około 10 metrów. W zespole gości tym razem wyłączeni zostali z gry najlepsi strzelcy tegorocznego Pucharu UEFA Henrik Larsson i Razak Omotojossi. Najwyższe zwycięstwa po 3-0 odniosły Werder Brema. Fiorentina pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu trzeciej rundy Pucharu UEFA norweski Rosenborg 1-0. Goście już w 16 minucie ustawili spotkanie po tym, jak Adrian Mutu pokonał bramkarza gospodarzy, wykorzystując podanie Ricardo Montolivio. Od tego momentu piłkarze Fiorentiny ograniczali się do kontrataków i w dalszym ciągu stwarzali bramkowe szanse. W 71 minucie ponownie dobrym zagraniem popisał się Montolivio, jednak tym razem Pacini nie wykorzystał okazji. Gospodarze bramkowe szanse stworzyli sobie dopiero w końcówce spotkania oraz w doliczonym czasie w 81 minucie po dwójkowej akcji Kone z Konanem. Ten drugi trafił w słupek. W 93 minucie Sapara próbował pokonać Sebastiana Freja z rzutu wolnego, ale jego strzał z 20 metrów w dobrym stylu bramkarz obronił. Rewanż za tydzień. Aldona Marczuk, wiadomości. Bayer Leverkusen urządził sobie ostre strzelanie w rewanżowym meczu 1/16 piłkarskiego Pucharu UEFA. Czwarty zespół Bundesligi rozgromił u siebie Galatasaray 5-1 i awansował do kolejnej fazy. Po bezbramkowym remisie w Stambule w rewanżu niemiecki klub już w 11 minucie objął prowadzenie po strzale Siergieja Barbareza. Już 2 minuty później ładną zespołową akcją wykończył Stefan Kisling. W 21 minucie drugiego gola w tym meczu zdobył Barbares, tym razem wykorzystując podanie od Tranquillo Barnetty. Do przerwy wynik nie zmienił się, już 10 minut po zmianie stron Tunezyjczyk Karim Hagi odbił piłkę po obronionym strzale Schneidera z rzutu wolnego.
W 60 minucie 5 gola dla Bayeru zdobył Bernd Schneider, wykorzystując rzut karny. 3 minuty przed końcem meczu honorowego gola dla Galatasaray strzelił Ahmed Barusso. Norymberga zremisowała u siebie z Benfiką Lizbona 2-2 i odpadła z rozgrywek, bo pierwsze spotkanie portugalski klub wygrał 1-0. Przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis, ale w 59 minucie piłkarzom niemieckiego zespołu udało się wreszcie odrobić stratę z meczu w Lizbonie. Długie podanie od Nariego wykorzystał reprezentant Grecji Angelos Charisteas. Po upływie zaledwie 7 minut w 1/8 rozgrywek była Norymberga po tym, jak drugiego gola dla gospodarzy strzelił Rosjanin Iwan Wsajenko, wykorzystując fatalny błąd Luisa Felipe. Końcówka należała jednak do Benfiki. W 89 minucie losy walki o awans przesądził wprowadzony 20 minut wcześniej Oscar Cardozo. Już w doliczonym czasie wynik meczu ustalił inny rezerwowy Angel Di Maria. Benfica zagra teraz z Getafe. Bordeaux zremisowało z Anderlechtem Bruksela 1-1 w rewanżowym meczu 1/16 piłkarskiego Pucharu UEFA. Pierwszy mecz 2-1 wygrał zespół ze stolicy Belgii i to Anderlecht zagra w kolejnej rundzie. W rewanżu pierwsi objęli prowadzeni goście z Brukseli. W 34 minucie bramkę zdobył Thomas Chatel. Do przerwy wynik nie zmienił się i dopiero w 71 minucie do remisu doprowadził Fernando Kavenagi, który wykorzystał podanie z prawej strony Szamaka. Na nieszczęście dla gospodarzy już minutę po zdobyciu bramki czerwoną kartkę za brutalny faul dostał Benoit Tremolina. Na dodatek w 87 minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Mathieu Chalmé, też z Bordeaux. Do 1/8 finału awansował także zespół Olympique Marsylia mimo porażki w Moskwie ze Spartakiem 0-2. W pierwszym meczu francuska drużyna wygrała 3-0. W 9 minucie świetną okazję do zdobycia bramki dla gości zmarnował Mathieu Valbuena. W 36 minucie po kontrataku z 20 metrów strzelał Djibril Cissé, ale on także nie miał szczęścia. Pierwsza bramka na łużnikach padła w 39 minucie. Podawał Wellington, a gola strzelił Aleksandr Pawlienko. 5 minut przed końcem meczu na 2-0 dla Spartaka podwyższył Roman Pawliuchenko. Końcówka była nerwowa, jednak gospodarzom nie udało się już strzelić trzeciego gola i doprowadzić do dogrywki. Olympique zagra z Zenitem Sankt Petersburg. Helsingborg przegrał rewanżowe spotkanie z PSV Eindhoven 1-2. Drużyna holenderska awansowała do najlepszej szesnastki, bo w pierwszym spotkaniu na stadionie Philipsa w Eindhoven pokonała rywali 2-0. Pierwsza połowa rewanżu w Szwecji zakończyła się wynikiem bezbramkowym, jednak już 2 minuty po wznowieniu gry gola dla PSV strzelił Mikke Zonneveld. W 65 minucie na 2-0 podwyższył Danko Lazowicz, który zdobył gola także w pierwszym spotkaniu. Gospodarze zdołali strzelić honorową bramkę 9 minut przed końcowym gwizdkiem. Jej autorem był wprowadzony na boisko w drugiej połowie Brazylijczyk Leandro Castan. W 1/8 PSV zagra z Tottenhamem, który wyeliminował Slavię Praga. Równie wysoko jak Błahuter, zapraszam na wiadomości. Anderlecht przegrał w Brukseli z Bayernem Monachium 0-5 w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu UEFA. Pierwszy raz Daniel Żitka został pokonany już w 9 minucie. Gola strzelił Hamid Altintop. Tuż przed przerwą reprezentant Polski Marcin Wasilewski dostał czerwoną kartkę. Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy przewagę wykorzystał Luka Toń. W 57 minucie na 3-0 dla gości podwyższył Łukasz Podolski, dla którego była ta piąta bramka w tym sezonie Pucharu UEFA. 10 minut później partner Podolskiego z ataku reprezentacji Niemiec, Mirosław Kloze, strzelił czwartego gola dla Bayernu. A wynik ustalił Frank Ribery. Francuz zdobył bramkę strzałem z rzutu wolnego na 4 minuty przed końcem meczu. W innym spotkaniu Glasgow Rangers wygrali na własnym boisku z Werderem Brema 2-0. Już w pierwszej minucie gola dla gospodarzy mógł strzelić Charlie Adam, ale Tim Wiese był na posterunku. W 22 minucie goście mieli okazję do objęcia prowadzenia, ale strzał Markusa Rosenberga obronił Alan McGregor.
ostatniej minucie pierwszej połowy na bramkę gości strzelał Daniel Cousin. Koszmarny błąd popełnił Team Wize i Rangers objęli prowadzenie. Dwie minuty po przerwie Wize popełnił fatalny błąd po raz drugi, a Irlandczyk Steven Davis strzelił swojego debiutanckiego gola dla Rangers, ustalając wynik na 2-0 dla gospodarzy. Wewnątrz niemieckim starciu Bayer Leverkusen pokonał HSV 1-0. Było to pierwsze zwycięstwo Bayeru nad tym rywalem w obecnym sezonie. Zaraz po przerwie, po akcji Peruńczyka Jose Guerrero, akcję i okazję bramkową dla gości miał Czech Dawid Jarolim. Chwilę później szansę mieli gospodarze. Bert Schneider podał do Teofanisa Gekasa, ale Grek tym razem nie zdobył bramki dla Bayeru. W 60. minucie znów Schneider obsłużył podaniem Gekasa, ale ten ponownie nie zdołał pokonać Franka Rosta. Udało się w końcu w 77. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Szwajcara Tranquillo Barnetta, a Gekas, król strzelców Bundesligi z ubiegłego sezonu, pokonał Franka Rosta strzałem głową. Bolton zremisował przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona 1-1. W 25. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Najpierw strzelał Matthew Taylor, a skuteczną dobitką popisał się Gavin McCann. 7 minut po przerwie, po akcji Hiszpana Iwana Campo, bliski szczęścia był Taylor, który strzelił w poprzeczkę. W 68. minucie poprzeczka uratowała zaś gospodarzy. Niewiele zabrakło ofensywnemu pomocnikowi Sportingu, Simonowi Wuchciewiczowi. Minutę później goście wreszcie wyrównali. Bramkę na 1-1 zdobył Wuchciewicz. W weekend Czarnogórzec zapewnił Sportingowi remis w derbach Lizbon z Benficą. Teraz jego gol dał zespołowi cenny remis w Anglii. A na White Hart Lane w Londynie Tottenham uległ PSV Eindhoven 0-1. Był to mecz dwóch byłych zdobywców Pucharu UEFA. W 34. minucie Paula Robinsona pokonał peruwiański napastnik Jefferson Farfan, który wykorzystał błąd środkowych obrońców rywala. 4 minuty później gracz Tottenhamu Steve Malbrank miał okazję do wyrównania, ale nie wykorzystał szansy. W 76. minucie Jefferson Farfan mógł po raz drugi wpisać się na listę strzelców. Na minutę przed końcem Dimitar Berbatov był bliski pokonania Rejlo Gomesza, ale Bułgar nie zdołał wyrównać. Tottenham po raz pierwszy w historii przegrał pucharowy mecz z zespołem z Holandii. A Benfica Lizbona przegrała przed własną publicznością z Hetafe 1-2. W 9 minucie Grzegorz Gilewski wyrzucił z boiska gracza Benfiki Oscara Cardozo. W 15 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Strzał Rui Costy z rzutu wolnego wybronił bramkarz Hetafe. W 25 minucie padła pierwsza bramka. Goście objęli prowadzenie po strzale Rubena de la Reda, który pokonał Quima. W 67 minucie zespół z Hiszpanii prowadził już 2-0. Gola strzelił Pablo Hernandez. Honorową bramkę dla Benfiki zdobył rezerwowy Angolańczyk Mantorras, który wpisał się na listę strzelców na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem Grzegorza Gilewskiego. Olimpik. Bayer Leverkusen awansował do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu UEFA. Ekipa z Leverkusen przegrała w Hamburgu 2-3, wcześniej jednak pokonała u siebie drużynę HSV 1-0. Goście nie nastawili się na obronę i już w 18 minucie prowadzili 1-0 po strzale Siergieja Barbareza. Festiwal bramek rozpoczął się jednak dopiero w drugiej połowie. 8 minut po przerwie HSV wyrównało. Ładnym strzałem z około 20 metrów popisał się mający polskie korzenie Piotr Trochowski i René Adler musiał wyciągać piłkę z siatki. Kibice z Hamburga cieszyli się jednak tylko przez 2 minuty. Podopieczni Michaela Skibę znowu prowadzili, a gola strzelił autor bramki z pierwszego meczu tych drużyn, grecki napastnik Teofanis Gekas. Gdy wydawało się, że sprawa awansu została już przesądzona, do szturmu ruszyli gospodarze. W 64. minucie do siatki trafił Peruwiańczyk Pablo Guerrero. 10 minut przed końcem trzeciego gola dla zespołu Huba Stevensa strzelił jego rodak Rafael van der Vaart.
Jak się spodziewałem, to był bardzo ciężki. Nie zdobyło czwartej bramki. W ćwierćfinale dzięki golom strzelonym na wyjeździe zagra Leverkusen. Do najlepszej ósemki awansował Zenit Sankt Petersburg. Zespół z Rosji wygrał przed własną publicznością 2-0 z Marsylią. W pierwszym meczu na Stad Velodrom Olympique zwyciężył 3-1. Tym razem od pierwszych minut wyraźną przewagę osiągnęli gospodarze. Mistrzowie Rosji pierwszą bramkę zdobyli w 39 minucie, a jej autorem był późniejszy bohater wieczoru Paweł Pogrebniak. Tuż przed zakończeniem pierwszej części szansę na wyrównanie miał Gibril Sissé w sytuacji 1-1, strzelił jednak wprost w interweniującego Wiaczesława Małofiejewa. W drugiej części zespół Dika Adwokata jeszcze mocniej przycisnął i dopiął swego 12 minut przed końcem meczu. Bramkarza Marsylii Steve'a Mandanę ponownie pokonał Paweł Pogrebniak. Everton pokonał w Liverpoolu Fiorentinę 2-0, ale odpadł przegrywając w rzutach karnych 2-4. Już w 16 minucie po akcji Stevena Pienara i podaniu z lewego skrzydła gola strzelił Andrew Johnson. Zaledwie 4 minuty później mogło być 2-0 dla gospodarzy. Jednak piękny strzał z rzutu wolnego Mikela Artety wspaniale obronił Sebastian Frey. W 66 minucie hiszpański pomocnik dopiął swego i tym razem pokonał francuskiego bramkarza uderzeniem z około 25 metrów. Straty z meczu we Włoszech zostały odrobione. Dogrywka bez bramek, rzutów karnych dla Evertonu nie wykorzystali Jakubu Aigbeni i Phil Jagielka. Decydującą jedenastkę strzelił Mario Alberto Santana. W ćwierćfinale jest też hiszpańskie Getafe, które pokonało u siebie Benfikę 1-0. W pierwszym meczu w Lizbonie goście także wygrali 2-1. W siódmej minucie Benfica miała fantastyczną okazję do odrobienia części strat, ale Makukula zamiast do pustej bramki trafił w słupek. W 28 minucie okazję do zdobycia bramki mieli gospodarze, ale Diego Gavilan nie wykorzystał podania z prawej strony. Legenda Benfiki Lizbona Eusebio nie miał powodów do radości także w drugiej połowie. W 68 minucie weteran Rui Costa był bliski strzelenia gola z 18 metrów, ale nie wykorzystał sytuacji. Jedyna bramka padła w 77 minucie. Sytuację wypracował Ruben de la Red, a Kima pokonał Albin. Bayern niespodziewanie uległ mikrofonem Paweł Ulbrych. Glasgow Rangers awansowali do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu UEFA. Wprawdzie szkocki zespół przegrał w Bremie z Werderem 0-1, ale w pierwszym spotkaniu u siebie był górą, wygrywając 2-0. Gospodarze, którym zależało na odrobieniu strat, od początku ruszyli do zdecydowanych ataków. Do 58 minuty nie udało im się jednak pokonać bramkarza gości Alena McGregora. Wtedy to ładną akcję przy nie najlepszej postawie obrońców gości przeprowadził jednak Diego i płaskim strzałem zdobył gola. Bramka uskrzydliła Werder, ale kolejnej bramki dającej szansę gry w dogrywce już nie było. Najbliżej szczęścia w 86 minucie był Boubacar Sanogo, ale na przeszkodzie stanęła poprzeczka. Po odpadnięciu po fazie grupowej z Ligi Mistrzów teraz Werder w 1/8 żegna się z Pucharem UEFA. A ostatnim ćwierćfinalistą Pucharu UEFA został Sporting. W rewanżu Lizbończycy wygrali u siebie z Boltonem 1-0. W pierwsze wyjazdowe spotkanie zakończyło się remisem po 1. Obie drużyny miały kilka okazji do zdobycia bramki. Już w drugiej minucie przed szansą stanął Simon Vukcevic. W odpowiedzi w 18 minucie bliski szczęścia był Daniel Guthrie, ale piłkę po jego zagraniu na róg wybił bramkarz gospodarzy Rui Patricio. Jeszcze lepszą okazję w 31 minucie miał Marat Izmailow, ale w sobie tylko w wiadomy sposób przestrzelił. Gdy zanosiło się na to, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, który i tak promował Sporting, w 85 minucie jedynego gola w rewanżu strzelił Pereirinha. Znamy więc już wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu UEFA. W białych strojach goście. Rosjanie mają już na rozkładzie w tej edycji Pucharu UEFA m.in. Villarreal i Olympique. Adler bezradny w tych sytuacjach. Gospodarze jeszcze próbowali powalczyć o korzystny wynik. I spotkanie Rangersów ze Sportingiem. Ale napastnikom i pomocnikom brakowało w tym spotkaniu i szczęścia, i... Puchar UEFA
ma na rozkładzie m.in. Rosenborg i Everton, z kolei PSV wyeliminował drużynę Tottenham. Bija piłkę Gomez, kończy się to dla niego kontuzją i w jego miejsce do bramki zespołu Eindhoven wchodzi Bas Rure. Remis 1-1. Ostatnie spotkanie to mecz, który prezentowaliśmy Państwu na antenie programu drugiego. Bayern Monachium w ciemnych strojach gra przeciwko Hetafe przez... Monachium niespodzianka, Bayern Hetafe 1-1, a mecze rewanżowe już za tydzień. Bułykin. Dimitri Bułykin strzela pierwszego gola dla Bayeru Leverkusen. Kuzen 0-1. Zenit pierwszym półfinalistą, a my jesteśmy już na stadionie. Wysiłek graczy z Eindhoven, którzy bronili się w takich właśnie sytuacjach. Kolejne ataki i znów bardzo ofiarnie obrońcy kontaktowego gola, ale znakomicie spisał się Sebastian Frey, broniąc z rzutu karnego strzał Timiego Simonsa. PSV Fiorentina 0-2 i w półfinale zagrają piłkarze z Włoch. Przed tygodniem drużyna do zdecydowanych ataków João Moutinho był bliski powodzenia i pokonania Alana McGregora. Goście dobrze się bronili, a gospodarzom brakowało precyzji. Na deser mecz, który transmitowaliśmy w programie drugim, spotkanie Hetafe. Frank Ribery pokonuje bramkarza Hetafe. UEFA. Czwartkowy wieczór. Naszą wizytę rozpoczynamy na Ibrox Park w Glasgow. Oto skład gospodarzy w meczu z Fiorentiną. Rangersi w bramce Alexander Daley, Broadfoot, Weir, Carlos Cuellar, Papacz. W drugiej linii Whitakerem, Dani, Davis, Daly, Nowo. A w ataku Jean-Claude Darcheville. Kyros Vassaras z Grecji sędzią głównym tego spotkania. Na liniach pomagają mu Dimitrios Bozacidis i Dimitrios Sarajdaris. A oto skład gości Fiorentina w bramce Sebastian Frey, a dalej w obronie od prawej strony Jurgensen, Gamberini, Uifalushi, Gobbi. W drugiej linii Kuzmanowicz, Liberani i Montolivo. I w ataku Santana, Pazzini i Mutu. Przynajmniej na papierze bardziej ofensywne ustawienie gości Walter Smith, trener drużyny Glasgow Rangers, i Claudio Cesare Prandelli. Do przerwy 0-0. I Schirrla w porównaniu do pierwszego spotkania. To już Bayern Monachium z jedną zmianą w składzie w porównaniu do pierwszego spotkania. Bramce Oliver Kahn, a dalej z trójką Lucio, z szóstką Demichel, z siódemką Ribery, z numerem dziewiątym wracający po zegu. To już stadion imienia Artemio Franchiego we Florencji. Blekere. Oto skład Fiorentiny. W bramce Sebastian Frey. A dalej Marco Donadel, Alessandro Gamberini, Adrian Mutu, Franjo Liberani, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Martin Jurgensen, Tomasz Uifalushi, Mario Alberto Santana i Gianpaolo Pazzini. Rangersi w bramce Aleksander, a dalej Weir, Papacz, Ferguson, Mdani, Tomsen w pierwszej połowie. Adrian Mutu, 24 gole w lidze włoskiej siatki. Mieli kilka okazji, oto jedna z nich. Adrian Mutu strzelał z rzutu wolnego, ale dobrze w tej sytuacji spisał się Sebastian Frey. Niewykorzystana, bo piłka po strzale doświadczonego piłkarza przechodzi obok słupka bramki Glasgow Rangers. Sebastian Frey miał niewiele pracy w tym meczu, ale trafił Adrian Mutu. I oto seria rzutów karnych rozpoczął od pudła Barry Ferguson. Później Kuzmanowicz zdobywa pierwszą bramkę. Thompson strzela na 1-1. Montolivo na 2-1. Papacz na 2-3. Jeśli Nowo trafi do siatki, to Glasgow Rangers zagra w Petersburg.
Zenit Sankt Petersburg wywalczył Puchar UEFA. W finale rozgrywek w Manchesterze pokonał Glasgow Rangers 2-0. Wątpliwości. Drugą bramkę zdobył Konstantin Żyrjanow. Znów asystował Arszawin. Puchar UEFA to największy sukces w historii klubu z Sankt Petersburga. Lik Adwokat, który prowadzi zespół Zenitu, kilka lat temu był trenerem Glasgow Rangers.